Słuchaj, masz spadochron? Już ci mówię. Nie mam. Dobrze, no to masz problem, bo ja mam. O nie! Ciach! Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł Zmiejski. Siema! I dzisiaj robimy Agenci Wielki Powrót. I agenci specjalnej troski wracają. Ale z lepszym sprzętem i z poważną misją, moi drodzy. Dzisiaj paraolimpiady. Dzisiaj na mieście jest gdzieś jakiś tajny agent złej troski. Złej troski, tak. Więc musimy go dorwać. Ale mamy specjalny sprzęt na szczęście do tego i mamy Zordona, który nam podpowiada. Czemu spuściłeś nam jakiś dym? Nie wiem. No skie, no mieliśmy to robić po cichu. No będzie teraz, no dobra. Okej. Wyłączę. Spokojnie, czekaj, ja za chwilę zawisnę. Mamy specjalnego Avengera. Od Avengersów oczywiście, żeby nie było. Dokładnie, poczekaj, gdzieś tutaj. Tutaj chyba zawiśniemy mniej więcej. Dobrze. O, dobra. Ja sobie tutaj włączę tylko taki usługi Avengera. Włącz tryb autopilota. Dobra, teraz przejdę do ładowni. Przytrzymaj ja E. Jestem. Czekam. Dobra, idę do ładowni. Bo tam mamy specjalny pojazd tajnych agentów, który nie rzuca się w oszy. Tak, jest. Totalnie się nie rzuca. Zakamuflowany totalnie. Prawdziwy kamuflaż. Idealny do pościgu, do zasadzek. Tak. Jest idealny. Skie, jak się czujesz? Czuję się różowy. Dobrze. Księżniczka, guma księżniczka, balonowa. Księżniczka, tak. Dobra, wsiadaj. Dobra. Okej. Okay. Idziemy śledzić. Teraz pora, aby wyjechać stąd. O, poczekaj. Tak, wróćmy na niego jeszcze. A gdzie on jest? O, nie tu, wiem, tu jest, dobra. O, okej. Okay. Dobra, teraz naszym zadaniem... O Boże, nie wzięliśmy spadochron! Mieliśmy wziąć samochód. O nie. A po co nam spadochron? Nie, bo jest taki specjalny ten. Jest taki specjalny, Paweł, słuchaj, z spadochronem, wiesz? Aha, tylko no, nie na twarz. Co? Poczekaj, ja nie steruję tym teraz. Nie, nie! Spokojnie. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Pod kocią kontrolą. Dokładnie. O nie, spokojnie. O nie, damy radę. O nie, wylądujemy. O nie, o nie, o nie! Ała. Jak tam głowa? Idealnie. Wylądowaliśmy. Jak teraz widzisz? Mam płaski nos. Dobra, wiesz co, mamy problem? No właśnie zauważyłem, że tak... O, ruszyło się. Ale jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie trochę... do końca, poczekaj. Ja to naprawię. Wrzucę wsteczny. Dobra. O, już jesteśmy, cudownie. Poczekaj, jestem tylko kotem. Okej. Okay. Dobra, musimy wyśledzić go teraz. Musimy wyśledzić gościa, już się robi dień powoli. Zaraz szczęście... zdrajca wychyli na miasto. Tak, zaraz zdrajca wychyli na miasto. Czekaj, gdzie on może być? Jak myślisz, który ja to może szukał być? Szukał gdzieś koło banku. Zordon mówił, że my będziemy wiedzieli najlepiej. Tak, że my wyczujemy go z daleka. Po banku. Tak, dokładnie. Mówisz, gdzieś tutaj może być ten koleś? Szukamy. Szukaj na go. Razie pusto. Gdzieś może być. O, ja myślę, że jedzie tym rodzinnym autem. Tak. Na pewno. Może być on. Mój węch mi podpowiada, że czuje zdrajcę. Dobrze. Na razie nie wyciągaj broni, bo on się przestraszy. Dobrze. I może robić problemy. Śledźmy go do jego bazy. Czekaj, róbmy to tak bezpiecznie, żeby nas nie przyczaił. Nie. Spokojnie. Znam się na śledzeniu. Dobrze. Robimy tak, jak ci wychodzi to ładnie. Wyłącz światła jeszcze. Czekaj, wyłączę światła, żeby nas nie zauważył. O! Przejdzie ten guzik! Ucieka! Czekaj, jeszcze nie ucieka, spokojnie. On zrobił... Nie zorientował się. Taktyczny, nie widział taktyczny auta. Poczekaj. Nie widział przelatującego auta. Dokładnie. Dobra, tak wiesz, na dystans. On jest łysy, to musi być zdrajca. Na dystans. Chyba nas nie widzi. Chyba nie. Jesteśmy niewidzialni w tym zakamuflowanym samochodzie. Wiesz co ci powiem? Nie mam zamiaru go śledzić. O nie! To chyba nie on! To inny? Chyba szukamy innego? Nie, to chyba nie. Zobacz, to ten w ciężarówce pewnie jest. Tak, lodziarz, za nim! To nie jest lodziarz, to jest kiełbaski, tam kiełbaski sprzedaje. Kiełbasiarz! No pewnie, patrz, heavy shelling, czuł coś tam i granata ma napisanego. Zabij głód napisał. Na pewno będzie zdrajcą. Słuchaj, musimy się go pozbyć po cichu. Przygotuj sobie czekoladki.
Czekoladki. Szukam tak, czekoladki są najbardziej takie ten. Pamiętaj, że możesz użyć tylko 5. Na razie poczekaj. Mów zróbmy kiedy. Zróbmy to tak. Rzuć mu 5 czekoladek tutaj na bok. Jedna. Druga. No. Trzecia. Czwarta. Piąta. Dobra, poczekaj. Ja mu zrobię taktycznie 5 na drugą stronę. Żeby było porówno. Żeby się upewnić. O. Cztery. Trzecia. Piąta. Czwarta. Dobra, teraz odjedziemy. I słuchaj, na 3-4 klikamy G. Dobrze. 3-4. Wow. No, po cichu to nie wyszło, ale połowa sukcesu za nami. Efektownie. Czekaj, bo dzwoni do mnie Zordon chyba tutaj, wysłał SMS-a, że to jednak nie ten typ. No nic nie szkodzi, no zdarza się. Mam plan. No. W takim razie musimy dostać się na najwyższy budynek i szukać ich z góry. Masz rację. Musimy się dostać na budynek i wyśledzić kolesia. Tam dobra. Będzie wszystko widać, całe miasto. Tak, dokładnie. Nie, najwyższy budynek to nie będziemy nic widzieć, stary. To jest bardzo dobre. To trochę niższy najwyższy budynek. Weźmy niższy najwyższy budynek, to jest bardzo dobry pomysł. Ujuj. Spokojnie. Było blisko, było blisko. Było spokojnie, blisko. To było zaplanowane. Ten budynek na wprost jest dobrym chyba opcją. Tak, ten budynek tutaj. Myślę, że w szpitalu będzie najlepiej. Tak, w szpitalu na pewno znajdziemy ich. Tak. Dobrze, zaparkowałem. Możesz wysiąść. Jezus, ja wyrwałem drzwi przy okazji. Ja też te drzwi wyrwałem. Dobra, chodźmy tutaj. Mamy tyle siły, że wyrywamy drzwi z zawiasów. Jest w razie czego cargo bomb, którym będziemy mogli uciec i zabrać nasz samochód. Tylko musimy zgubić policję. Tylko, że mamy właśnie gwiazdki, a my musimy działać w... Dokładnie. Dobra, wiesz co, ja zadzwonię do Lestera... O, już nie muszę. Dobra, nieważne. Dobra. Weź, to działamy dzisiaj. Weź snajperkę, ja mam snajperkę z tłumikiem. Proponuję, stańmy sobie tu. Niestety nie mam, ale wezmę coś innego. Dobra, ja się przyczaję. Przyczajony tygrys, ukryty smok, zboczona świnia. Dokładnie. Nie, snajperkę weź, no proszę cię, nie masz snajperki? No ja mam trochę inną snajperkę. A, dobrze, to będziesz jako druga osoba. Tak, ty namierzaj, ja tu będę działał, wiesz. Dobrze. I koguto. Szukam kolesia. Ty słuchaj, nie wiem czy widzisz, tam przed nami... Czekaj, gdzie ty jesteś? Tylko jak będziesz strzelał, to żebyś nie strzelił mi w twarz, bo wtedy łupnie nas obydwu. No to ja się odsunę kawałeczkę. Widzisz te białe auto? Widzę, na wprost, tak. Taki pochylony pan tam idzie. No widzę pochylonego pana. No. I drugi pochylony pan idzie. Dobra, ja myślę, ty weź tego po prawej w różowej, ja wezmę tego po lewej. Dobrze. 3-4. Nie trafiłem. Ja trafiłem. Boże, ale wybuchy są, to nie jest takie proste. Dobra, leży. Mnie się udało. Na szczęście leży, dobra. To chyba czekaj. Nie byli oni. Szukajmy dalej. Tak, szukajmy dalej. Dobra, walcz do wszystkich. Dobra. Powiem ci tak, podejrzewam... Najłatwiej będzie rozwalić wszystkich. Na pewno gdzieś tutaj jest jakiś taki złowrogi przestępca Zordona. Więc się musimy... Naraz. Po prostu pozbądźmy się wszystkich. Na pewno któregoś... Na pewno kogoś trafimy. Kogoś, kogo mieliśmy trafić. Tak. O, tam policja jedzie w ogóle. Ej, policja mnie ściga. Ciebie ściga? Ściga, dwie gwiazdki. O. A, bo ciebie nie zauważyli. Ej, mnie też ściga. Ej, no bo co, po celu jest brońki? To od razu robią problemy? To o niczym nie świadczy. Dokładnie, wiesz co, nie, ja wezmę w takim bądź razie teraz. Taktyka, turbo. Turbo guzika. Turbo eliminator. Tak. Ty, oni tu wchodzą. Gdzie? No stary, tutaj, ja idę na drugą stronę, będę eliminował policjantów, którzy nam tutaj chcą przeszkodzić. Dobra, w tajnej... ja szukam dalej zdrajców. W tajnej zagranicznej misji. Ja szukam zdrajców dalej. Dobrze, szukaj zdrajców policji. Ja się pozbędę policji, która nam przeszkadza. Ta misja jest zbyt ważna, żeby policja nam przeszkodziła. Dokładnie. Myślę, że dobrze mnie rozumiesz. Czekaj, tu mam na szczęście wyrzutnię. Ja pozbędę się radiowozów. Ten pan tu wchodzi niepotrzebnie. Ten pan tu nie może wchodzić. Nie wiem po co tak daleko... Daleko zaszedł. Daleko nie zajdziesz z rakietą w tyłku. Czuję wybuchy. Helikoptery latają! Ej, Boże, jak oni się dostali tu? A, bo z drugiej strony jest wejście jeszcze. Mamy problemskie. Jest mayday, coraz mayday, więcej, są 4 gwiazdki, dobra. Słuchaj, bierzemy, o Boże, dobra. Rozwalim helikopter.
Dobra, bierz szybko, musisz iść do auta, iść do auta, odwróć je. Ja biorę śmigłowiec, musimy stąd uciekać. Prawdopodobnie gościu, który... O rany, nie mam w ogóle nic do jedzenia. Ktoś nas wydał, na pewno. Ogólnie ten samochód tam się pali, więc przyspiesz trochę. Widzę, że się pali. No nie. Właśnie go rozwalił. Właśnie chyba się spalił. Już nie mam już go nie mam w takim razie. Ląduj! No ale weź rozwal policjanta, jak mam wylądować? Ląduję. Dawaj, szybko, do środka, dawaj. Leć. Dobra, leć. Pompuję w górę, dobra. Jest hak wysunięty? Kopcimy się. Wiem, że się kopcimy, poczekaj. Ale musimy czymś uciec później. Ty miałeś w górę uciekać. Dobrze. Ha, spoko. Biorę auto ucieczkowe. Dobrze. W razie czego uciekniemy tym cudownym radiowozem. Dobrze. Dobra, rozwalaj tutaj policjantów, bo ich kopcimy się, naprawdę. Może jak to mam naprawić? Skie! Co my mamy zrobić? Nie jest problem. O, na rany. Początku pozwolimy się policji. Na początku? Tak. O, ran. Mamy radiowóz. To jest połowa sukcesu. Jest, mamy smog w całym mieście, więc jak zauważyłeś, jest bardzo ciemno. Możemy się ukryć w smogu. Tak, dokładnie. Okej. Teraz spróbuj nas wziąć na najwyższy budynek. Może tam nas nie znajdą. Tam się ukryjemy w cieniu. Jak prawdziwi agenci. Ninja. Tylko ja nie wiem, czy tam dolecę, bo to jest... To może być problem. Ale naszym zadaniem... Zordon powiedział, że nie da wypłaty, póki nie... co z nim zrobimy? Póki nie, nie uciekniemy policji. Tak. No. Gdzie jest Avenger? Avenger leci. Aha, Avenger jest nad nami. Mamy 4 gwiazdki. Dokładnie. Ale zaraz zmienimy się z samolotu, z helikoptera na samochód. Także spokojnie. Cudownie. Okej. O nie! Chyba nam nie wyszło. Ja żyję. Nie wiem jak ty. Stary, co się stało? Ej, co się stało? Spadochron skończył. O, wylądował z helikopter! O nie, ała. Dobra, to było bardzo kiepskie. Czyli wypłaty nie będzie jednak. Spokojnie, agenci poszli w drugą stronę. Jestem koło ciebie, a nawet pod tobą. Jak to pode mną? Dobra, pod tobą jestem. Mam specjalne auto. Auto agentów. Zordon nam dostarczył nowy model. Cudownie. Wersja FBI. To zjeżdżaj na dół. Nienaruszona, stary. I nawet policja mnie nie goni, nawet nic nie powiedzieli, że zabrałem. Nówka nierdzewka. No. Jadę do ciebie, wsiadaj! Tylko przyhamuj troszeczkę, wiesz? Przyhamuj. No, mówiłem przyhamuj. No trochę przyhamowałem, powiedziałeś trochę. Tyś jest faktycznie specjalnej troski. No wsiąść tam do... A, dobra. No już. Dobra, jedziemy. Dawaj. Okej. Słuchaj, musimy znowu znaleźć tutaj... Musimy patrolować przede wszystkim. Patrolling przede wszystkim, nie? Tak, trolling przede wszystkim. Dokładnie. Czekaj, mam pomysł. Musimy znaleźć kolejnych zdrajców. Tak, ale wiesz co, tych zdrajców coraz mniej, bo wyeliminowaliśmy pół miasta na początku. No. Więc myślę, że zrobimy to troszeczkę inaczej. Ja zaparkuję... Tutaj? Nie, czekaj. Zaparkuję gdzieś, gdzie jest droga. No. Powiedzmy, czekaj, tam kawałek dalej. Zaraz tutaj sprawdzimy. Musimy sobie znaleźć misję. O, zaparkuję powiedzmy tu. Tak. Dokładnie. Poczekaj. Uważaj. Teraz bardzo ważna sprawa. Wezmę foto, radar. No. Patrz, jedzie za szybko! O nie, za nim! Musimy go dorwać! Widzisz? Agenci specjalnej troski na coś się przydadzą. Na czerwonym przejechał, za szybko jechał. Tak, dokładnie. Nie miał powodu, żeby przyspieszać. Musimy wystawić mandat. Nie miał żadnego powodu, aby przyspieszać. Patrz, widzę go, jest, patrz. Za nim. A! O nie. Dobra, weź zadzwoń do tego, do dróg miejskich, żeby naprawili tą latarnię. Dobra, już dzwonię. Bo się zepsuła. Patrz. Go. Próbuję uciec. Dobra. Ja mu przestrzelę opony, bo ucieka. Dobra, masz jakieś, masz takie turbostrzelankę? Poczekaj, ja pojadę obok. W opony! Dobra, opony! Dobra, stoi! Musimy wysiada. Wziąć mandat! Dawaj, pistolet czy coś!
ucieka! Stać! W imieniu prawa stać! Nie, nie strzelaj na razie, poczekaj! Nie mam paralizatora, ale mam flarę! Dobrze! Stać! O nie, przejechał mnie! Co? O nie! Przejechali Skie! Naszego... Na służbie! No nie! Chodź Skie, musimy dorwać tego gościa! Musimy i musimy się pozbyć tego tutaj. O! Dowodu! To ja się nie będę do niego zbliżał. Dokładnie, pozbyłem się dowodów. Wsiadaj! Wsiadam! Dobra, szybciutko. Szukamy go. Mamy gwiazdkę wsparcia! Tak. Czy pamiętasz, jaki to był model auta? Duże. Czekaj, ja wyłączę na razie syreny, żeby nas nie wykczaił. Mamy wsparcie policji, jak widzisz. To było duże auto. Bo zaatakowali agenta specjalnej troski. Tak. Czy to było takie jak ja to, myślę, z tyłu? Że to mogło być... Nie, to nie to. Nie ono to. Było bardzo duże. Tak, poczułeś po prostu po bólu. Tak. Dobrze. Co ty robisz? Nie strzelaj do naszych gwiazdek wsparcia. Nie, ja chciałem zatrzymać tamtego. O, poczekaj. To było to na wprost. Gdzie? Tu? A, oni to widzieli wszyscy. Oni to widzieli. Dobrze. Ten na wprost? Jaki na wprost? Lewo, 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 lewo. No, no. I tamto na wprost. Tam w prawo skręciło. W prawo skręciło. Tak. O, dokładnie. On też to widział. Szara. To jest ten szara. Dobra, wbijam syreny. Zatrzymać. Dobra, się. Czekaj, nie gra... Boże, nie granat, bo nas wysadzą. Poczekaj, jako? Gdzie jest... Poczekaj. O, koło przebite. Koło przebite, czekaj, wezmę turbo strzelankę. Jak agenci to mają automaty. Tak. Oczywiście. Ale policja Stać. Nie współpracuje z nami. Zatrzymać się. Bo ci w imieniu przez... bezprawia. Bezprawia, tak. Pierwsza przemoc. Proszę Stać. Zatrzymać się i położyć na glebie. O Boże! Zatrzymaliśmy ją. Zatrzymaliśmy na szczęście. Nawet płonący drzwi... przestępca został Groźny... zatrzymany. Dokładnie. Powiem ci tak. Okazuje się, że gwiazdki wsparcia nie są gwiazdkami wsparcia. Oni nas tutaj... Czekaj, którędy to się jedzie? Tu? Tędy, w lewo, nie? Tak, dokładnie tędy. Dokładnie. No, bo oni działają w imieniu bezprawia. Tak, bezprawie to tak nie może być. Poczekaj, my musimy przede wszystkim zgubić teraz. Tak. Bo okazuje się, że to są skrępowani... Nie. Skorumperperowani. Niedotemperowani policjanci. Oni są natemperowani, dokładnie. Albo skrępo... Nie wiem, dobra, nieważne. Biorą łapówy. No. Taka prawda. Musimy ich się pozbyć, Paweł. Nie, musimy ich zgubić, bo ich jest za dużo. Dobrze. Także zgubmy. Poczek. Limuzyna! Limuzyna jest zbyt wolna, stary, nie uciekniemy ją. Aj, ale ładnie wygląda. Ja wiem. Ja też ładnie wyglądam. Ale nie, nikt mnie nie bierze. Jeśli wołasz. No. Poczekaj. O nie. Myślę, co to? Ty planujesz? Nie, dobra, nie, to bez sensu, nie, nie, to jest brzydkie. Ale, o, poczekaj! Dobrze, uciekniemy tędy, chodź, szybko! Na dach. Na dach. Dawaj do góry, dawaj do góry. Tylko helikopter leci, to chciałem ci powiedzieć. Spokojnie. Ogólnie, tak? Mam granat. Pozbędę się dowodu. Dawaj wyżej. Nie przejmuj się wybuchami. Prawdziwi mężczyźni, prawdziwi tacy, wiesz, gangsterzy, a superagenci nie patrzą na wybuchy. Wybuchów się nie boją. Dokładnie. Wyżej nie wejdziemy. A nie mamy leci tej helikopter. Nie mamy tej linki, co ma Spider-Man? Nie. No to słabo. Poczekaj. Dobra, strącę helikopter. Dobrze. Dobra, właśnie ląduję. Czy ja mogę na to wskoczyć? Mogę. Okej. Okay. Widzimy całe miasto. Ciach! Dobrze. Musimy się pozbyć agentów bezprawia. Agenci bez prawa. Słuchaj, masz spadochron? Już ci mówię. Nie mam. Dobrze, no to masz problem, bo ja mam. A! O nie! Ciach! Zostawił dobra. Mnie znowu! Ewentualnie zjeść ladu, ja wezmę super auto i zaraz to przylecę. A! Zszedłem na dół. O nie! Zaraz mnie uszczelą! A nie mam żadnego jedzonka! O nie! A! Palą do ciebie! I tak jeszcze mnie potrącili autem. Przejechali cię autem. Niestety okazuje się, że agenci specjalnej troski wymagają specjalnej troski i niestety, no, nie wiesz. Zebrałem pieniądze po tobie, więc ja jestem zarobiony. Co? Oczywiście. Ty kradzieju jeden. Aha. Ja ci dam. Bo położyłeś je na glebie, koło swojego martwego ciała. Nie ma tak dobrze.
Zaraz ci oberwie za to. O! Weź to auto z mojej twarzy. Nie będę robił przeglądu. Zobacz sobie spód tego auta. Ja ci właśnie przegląd robiłem. O, czekaj. Stary, bo to auto się nie rozpędza, nie mogę ci tak łatwo przejechać. Nie przejedziesz mnie. Co? Próbujesz wsiąść? O nie, o nie. Poczekaj. Przeskoczył mnie. Łobuz normalnie. Zaskoczony? Ja ci dam. Ci zaraz zaskoczę. Poczekaj, bo to ma napęd na przód. No co za koleś? Przejedź go, przejedź go. Nie ma cię. Zmienię ci olej od razu przy okazji. Tak, opony mi zmień. Dobra, i tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Agenci bezprawia i prawia jeszcze wrócą. Tak jest. Na razie. No, trzymajcie się, Chaos. Uciekam tajnymi uliczkami. Nie uciekaj, zostań!